Cześć, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved na DLC pod nazwą Genesis. Zapraszam do oglądania. Cześć, cześć i czołem. Jak już mówiłem na wstępie, witam was w kolejnym odcinku. I tak jak dobrze pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy sobie na biomie oceanicznym, gdzie oswoiliśmy sobie tego oto Pelagornisa, czyli stworzenie, na którym możemy latać i jednocześnie pływać. Aczkolwiek na tym DLC zauważyłem, że stworzenia latające są dla nas niedostępne, jeśli chodzi o ich ujeżdżanie, co mnie dosyć smuci, ponieważ stworzenia latające to są jedne z najbardziej chyba mobilnych, przez co ta opcja bardzo nam utrudni poruszanie się tutaj. Na pewno jest jeszcze wiele innych stworzeń, którymi możemy się poruszać, naziemnych, jeśli chodzi o naziemne stworzenia. Aczkolwiek dalej mnie smuci to, że nie możemy używać latających stworzeń. No cóż, smutek. Ale mam jedną dobrą wiadomość, ponieważ odkryłem, że w sklepie naszej Heleny możemy sobie kupić za 500 heksagonów taki oto kryopod. Służy on do przechowywania stworzeń. On po prostu działa jak taki arkowy pokeball. Możemy po prostu, przytrzymując prawy przycisk pada, R2, możemy schować do niego stworzenie. W taki oto sposób. No i mamy go teraz w tym oto właśnie kryopodzie. Tam w ostatnim właśnie w ostatniej zakładce go widzę, mam w okienku podręcznym. Mam kryopoda. Jest miniaturka, jakie stworzenie aktualnie trzymam. Mogę teraz sobie go normalnie stąd wyjąć. Ciach, rzucam i mamy oto właśnie takiego parazaura. Kryopod jest wyjątkowo przydatny, jeśli chodzi o transport stworzeń. Umożliwia mi on przemieszczanie stworzeń między biomami, co wcześniej było niemożliwe. Wystarczy sobie takie stworzenie zamknąć w kryopodzie i od razu można je przetransportować na inny biom. Jest jednak jedna drobna wada tego kryopoda. Jeśli będziemy trzymać stworzenie w kryopodzie zbyt długo, to po jakimś czasie ono nam po prostu zaśnie. I wtedy będziemy musieli poczekać, aż nam wstanie. A proces snu jest dosyć długawy, ewentualnie możemy go przyspieszyć stymulantem, czego za bardzo nie chciałby mi się robić. Ale co, dziś zajmiemy się robieniem zadań. Tam właśnie już sobie zaznaczyłem drogę do jednego z nich, do jednego z pierwszych zadań. Tam znajduje się punkt, od którego możemy zacząć pierwsze zadanie. Sam nie wiem, co wybrałem. To jest to. Search the book for raptors. Bud Beaver, they rarely travel alone. Nie wiem do końca, na czym to zadanie polega. Ale mam nadzieję, że o wszystkim przekonamy się na miejscu. Mam nadzieję, że na żadne Bloodstalkery nie wpadniemy. I co do Bloodstalkerów, za niedługo planuję zrobić live, na którym postaram się oswoić jednego. Lecz do tego będziemy potrzebować dużej ilości krwi, mojej własnej, którą będę musiał sobie od siebie pobrać przy pomocy zestawu do spuszczania krwi. To jest właśnie on. Możemy taką krew sobie spuszczać co 5 sekund, tracąc przy tym 25 punktów zdrowia. Ona się na szczęście w miarę szybko regeneruje, więc nie jest aż tak źle. Do oswojenia Bloodstalkera będę potrzebować bardzo dużej ilości owej krwi. Chyba kilkaset sztuk nawet. Na jakimś tam konkretnym poziomie, jakimś tam sensownym poziomie, żeby go oswoić. No ale co, o nim już może dość. Teraz, tak jak widzicie, będę się tam udawał. No, na razie przebiegłem 100 metrów, więc trochę to zajmie. Zaraz do was wracam, jak już tam dotrę. No to mogę już powiedzieć tylko... widzimy się za chwilę. Cześć, jestem już z powrotem. Jak widać, dotarłem w końcu do tego punktu i nie wiem, czy już zaczynać tę misję. Web search. Poczekajcie, zobaczę sobie... Nie, ciebie nie wołałem, stój. Muszę sobie jeszcze zobaczyć drugie zdanie, tu było jeszcze jakieś web search. Na czym to polega? Aha, tu mam jeszcze takie drugie zadanie, w którym
Z tego co widziałem, z tego co z mojego tłumaczenia angielskiego wynika, że musimy przejść przez jakąś tam, jakiś tam obszar, nie dać się złapać w sieć przez Bloodstalkery. I tu jest jeszcze to drugie, może zaczniemy to drugie, wiecie? To niżej. To jest to? Dobra. I o co chodzi teraz? Dobra. O czym się stało? No i dobra, nie wiem do końca co zaraz mamy robić. Mamy znaleźć jakieś drogi, tylko nie wiem na czym te drogi będą do końca polegać. O, coś już znalazłem. Aha, mamy. Mamy chyba coś. Nie wiem, coś mam tutaj biegamy i coś skanujemy, tylko nie wiem co do końca. Nie wiem do końca, znaczy co my właściwie w tym momencie robimy. Chciałbym się teraz po prostu biegać po tym obszarze misji i szukać czegokolwiek. Coś widzę, coś znalazło. Tylko nie wiem co do końca, poczekajcie. Tu coś jest, widzicie? Aha, tu są jakieś ślady, mamy się chyba po nich kierować. A widzicie? Mamy się kierować po tych śladach. Tu jest jeden ślad. Gdzieś powinien być teraz drugi, prawda? Aha, już rozumiem, dobra. Mamy szukać tego takich właśnie śladów zaznaczonych na czerwono. Tu jest kolejny. Tu jest kolejny. Tu jeszcze jeden. Dobra, ogarniam. Mam już 13. 14. 15. 16. O, raptory. Dobra. Biegniemy dalej, żeby się nie zatrzymywać przy nich. Gdzie dalej? Ach, raptory. Może po prostu je olejmy, wiecie, i biegniemy po prostu dalej. Kolejny. Kolejny, 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 raszujemy to, kolejny, kolejny, gdzie dalej? Tam. Tutaj, tutaj, tutaj. Gdzie chyba, tam jest jeszcze jeden, ominęliśmy jeden, musimy się wrócić kawałeczek. Dobra, wracamy zaraz trochę ten. Czy jest kolejny jakiś czerwony w krzakach? Dobra, my się już chyba widzimy pod końcem tego zadania, bo tu widzę, że po prostu musimy iść po jakichś śladach czegoś. Chociaż w sumie nawet to szybko idzie, chyba nie ma co. I tu jest jakiś raptor, mam go teraz zabić? Uuu, ale silny. Ale widzę, że my też go sporo zdajemy. Ej, ty za to go. Nie wiem, co się właśnie dzieje. Ojdź. I chyba zginęliśmy. Właśnie. Nie, to się właśnie wydarzyło. No trudno. W takim razie widzimy się po cięciu. dobra, udało mi się tu wrócić jakoś na piechotę. Zauważyłem, że ten raptor, który nas zaatakował, to był po prostu taki raptor chyba, który służył do stworzenia, do zrobienia zadania, czyli zaraz po tym, jak przegraliśmy to zadanie, po prostu zniknął. Tu jeszcze widzę jakieś inne zadanie, więc to jedno sobie chyba anulujemy, bo nie jestem chyba go na razie w stanie zrobić. No. A mieliśmy po prostu znaleźć jakąś ilość raptorów i je powybijać, nie jestem do końca pewien. Tu jest jeszcze jakiś, ale dobra, temu już chyba damy radę. Aha, nie, bo ten jest w grupie, pewnie zaraz przylecą jego koledzy, którzy nam mocno dokopią. Ale nas tyleje. Jak z czego będę chyba wiał? Chyba wiemy jednak. Oj, oj, oj. Zaraz go jakoś wykołuję dookoła, zaraz go jakoś... postaram się go jakoś wyminąć i może rozpoczniemy to zadanie. Ale może już jak naszemu parazaurowi się zregeneruje HP, bo widzę, że nie jest w najlepszym stanie. No.
Parador ma już, jak widać, dosyć... No, trochę mu się HP już zregenerowało, ma 1100 prawie. Tam jest, widzę jeszcze jakiś spinozał chodzi. Tu widzę kolejne zadanie. Dobra. To polega na jakimś wyścigu, więc możemy teraz spróbować podjąć się tego zadania. O, to jest chyba to. Tak? A nie, musimy się jeszcze cofnąć, poczekajcie. Aha, teleportował nas z powrotem. No dobra, przepraszam. A nie, to jest to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nas do tego spina nie zaprowadzi, wiecie? O kurde, to jest Karposchus, widzicie? Jestem właśnie na Karposchusie. O kurde, ale wyścig. Ojdź, ajdź, mnie zblokowało. Odsuń się. Nie przeszkadzaj. Ach. Czyli najwyraźniej... Ten wyścig polega na pokonaniu takiego toru w jakimś określonym czasie. Ach, tylko szkoda, że się na kamieniach blokujemy. No biegnij, biegnij. Szybciej, leć, leć. O, tu jest widzę jeszcze jakiś przyspieszacz, z którego skorzystamy. Ciach. Ajdź. Uderzyli się w skałę. A będziemy musieli to jeszcze jakoś powtórzyć, bo jakoś mi widzę słabo idzie. O, dopalacz. Teraz tutaj ostry zakręt i znowu jakiś dopalacz. Musimy się patrzeć mniej więcej, w których kierunkach musimy biec, żeby... Ajdź, nas widzę, spowolniło coś. Dalej, biegniemy. Come on, idź. Oj, coś nie zaatakowałem niechcący. Uciekamy od tego czegoś. Po prostu biegnijmy. Jeszcze kawałek został tak naprawdę. O, dobra. Połowa wyścigu. I mamy jeszcze, widzę, dosyć sporo czasu. Może się uda tym razem. I widzę, że te zadania poświęcone walce są raczej przeznaczone dla osób posiadających jakieś silniejsze stworzenia. Parazar chyba się do tego za bardzo nie nadaje. Może tam widziałem jakiś spino łaził, to może sobie kiedyś go oswoję i wtedy zrobimy to zadanko. Dobra, tu jakieś między drzewami. No, no, biegnij, biegnij, nie blokuj się. No, jeszcze 12 punktów. I jesteśmy w domu, można powiedzieć, 11. O, to widzę, jest jeszcze jakieś kolejne inne zadanko. Myk, ostry zakręt w tą stronę. Tutaj. Ciach. Ciach, teraz gdzie? Tutaj, nie zauważyłem. Ciach. Ciach. Dobra, jeszcze 3 punkciki. Będziemy na miejscu. Dalej, dalej, dalej. Może chociaż to zadanko uda nam się wykonać. Cyk, cyk. I cyk, udało się. To wszystko? Dobra, gdzie jesteśmy teraz? O kurde. Nie... Dobra, dobra. Czy my dostaliśmy więcej heksagonów? Tak, to mamy już, widzicie, mieliśmy chyba 1000, a mamy, dostaliśmy 2000. Jeszcze coś innego dostaliśmy. Dostaliśmy... Dostaliśmy fajną część pancerza, czyli dostaliśmy napierśnik maskujący. Jak to się nazywa? Hełm. Taki troszeczkę lepszy od tego metalowego, flakowego. I dostaliśmy pistolet, widzicie to? Pistolet półautomatyczny, super. Dostaliśmy jeszcze świecący patyk, czyli glowstick. Co jest tam jeszcze? O nie. Zresztą i teraz mamy dzidę, możemy się z nim zmierzyć. Znaczy nie dzidę, tylko hełm. To dwóch go tam stłuczemy zaraz. Chodź tu. Wróć, cwaniaczku. Co teraz? O, co, może jednak uciekamy, bo tu już widzę już drugi. Ale jak widzicie, udało nam się zabić zadanką, mam więcej heksagonów i pistolet. Pani jakby nam jeszcze amunicję do niego dali, to byśmy sobie trochę postrzelali. Dobra. Dał nam spokój raptor? Tak, zajął się czymś innym. Ale fajne, podobało mi się akurat to zadanie, bez żadnej spiny widzę.
No, idź, idź. Może czy to spróbujmy sobie jeszcze zrobić je jeszcze raz. Tyle tylko, że na trybie, w dużo wyższym trybie trudności, czyli na becie. Czecie, to już jest ukończone. Nie wiem, czy to możemy to zrobić jeszcze raz. Możemy? O, możemy, fajnie. Dobra. Tylko teraz musimy poczekać, żeby nas tu nic nie zażarło. No. O, mamy usiąść na stworzeniu. A nie, dobra, samo nas wrzuciło. Dobra, tam po prostu była informacja, że zaraz nas właśnie wrzuci na to stworzenie. Tego spinozara muszę sobie oswoić, bo nam się bardzo przyda. Na, przynajmniej na bagnach, bo tu jest dużo wody. No, biegnij. No, no dalej. Ty masz już turbo. Teraz szybki zakręt. Przynajmniej teraz wiemy, co do czego służy, nie będziemy już aż tak gubić. Myk między drzewami. A teraz mi się troszeczkę lepiej idzie nawet. Tu widzicie, na przykład po kamieniach przebiegniemy. A, na skróty chciałem powiedzieć, ale tylko nam dłużej wyszło niestety. Ciach. Cyk tutaj. Teraz sobie tak ustawimy się w miarę, żeby nie musieć wchodzić w ten przyspieszenie na zakręcie. Oj, teraz będzie ten gaz dziwny. A nie, udało nam się chyba go ominąć. Może ten gaz był wcześniej, czy później, nie wiem. O, tu widzę jeszcze jakiś był ten... Z boku było jeszcze jakieś przyspieszenie. To może na przykład jakbyśmy grali z większą ilością graczy, to byłoby, wiecie, dla kilku graczy jest to przyspieszenie, żebyśmy się na przykład nie zderzali ze sobą czy coś. Tu teraz, kurde, się zaczynam się gubić trochę. No, biegnij. Teraz na dodatkowym speedzie. Ajdź. Dobra. O, Demogorgon. Demogorgon. Chyba wszystkie stworzenia wokół nas są teraz nastawione do nas w sposób pasywny, żeby nam nie utrudniały wyścigu. Poczekajcie, teraz tutaj, bo się trochę pogubiłem. Ciach. Bo jak gdzieś nic na razie do tej pory nie goni, co mnie dosyć cieszy. Widzę, że tam chyba teraz troszeczkę lepiej idzie niż ostatnim razem. Aj, ale zaczynało lagować. Teren się bez przerwy wczytuje. Zauważyłem, że teoretycznie ARK jest na konsolę, ale jak widzicie nie zawsze się wyrabia, jeśli chodzi o... wydajność. Ilość FPS-ów. Wiecie co, chyba będę musiał za niedługo zdefragmentować sobie dysk na konsoli, żeby troszeczkę zwiększyć tą wydajność, bo widzę, że mogłaby być troszeczkę wyższa ta płynność. Poza tym zauważyłem, że tu u nas nad głową lata coś w rodzaju takiego małego, też jeszcze innego drona, który ma kształt strzałki, prawdopodobnie pokazuje nam, w którym kierunku musimy się kierować. No widzę, że tak obrywamy obrażenia, ale nasz karposkus tymczasowy widzę, że i tak ma go dosyć sporo, więc nie ma się co przejmować. Dobra, ostatnia prosta, można powiedzieć. I go. Lecimy. Tu już jest meta. Ciach. Nie, teraz było lepiej czy gorzej? Ciekawe, co teraz dostaniemy. Czy w ogóle coś dostaniemy? No. O, znowu coś dostaliśmy, tylko... Znowu pistolet i znowu tą samą czapkę. Dobra. Teraz może spróbujemy sobie zrobić to na becie. Pewnie teraz będzie dłuższy tor. Albo będzie trzeba... O, tam już widzisz, że skarposłus pojawił się. Może teraz po prostu będzie dłuższy tor i mniej czasu na jego pokonanie. Zobaczymy. Kurde, bo ja bym nie chciałbym dostawać przerwy tego samego. No, biegnij. A widzicie, teraz mamy mniej czasu. No, przynajmniej tyle wiem. Teraz mniej czasu mamy. A, szybki zakręt. Ostry. Six. O kurde, ale nas wybiło. Szybko, szybko, szybko. Biegnij, biegnij, biegnij. Się nie zatrzymuj nawet. No, kurde, a nas to wszystko, kamienie nas blokują. Obyśmy, mam nadzieję, że damy radę to zrobić. Cyk. Ach, chciałem na skróty znowu polecić i mi to na minusie wyszło. Dobra, szybciej, no. Szybko. Ajajaj, boję się, że możemy tego nie zdążyć zrobić. Ej, no halo. Czemu się zacząłem się tak blokować dziwnie? Nie weszłem w busa, kurde. Ej, co się stało? O, nie. Kurczę, chyba nie damy rady, bo nie zaliczyłem jednego z checkpointów, no. O kurde, nie. To już chyba nie mam co na to liczyć, że... Zaraz. Jak ja idę? To mamy iść już teraz, czy...
Nie, to musimy się tam wrócić. Kurde, wiecie co? Chyba rąbać to, bo chyba nie zdążymy. Ktoś nam się jakiś czerwony wykrzyknik wyświetlił, że źle idziemy. Co jest? Aha, czyli dopiero tutaj jesteśmy. Już chyba tego nie zdążymy zrobić, bo się jak widać pogubiłem dosyć mocno. Dobra, spróbujmy. Cyk, cyks. A znowu nas wybiło. Szybciej, szybciej. Najwyżej go powtórzymy, bo jak widać się trochę pogubiłem tym razem. A widzę, że droga jest chyba mniej więcej taka sama. No? No nie no, kurde. Durne konary. I znowu między jakimiś drzewami. Szybko, przebijaj się. No, ach. Źle, źle, źle. Nie tak, nie tak. Nie, 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 nie. Tu, szybko. Ojejku, minuta została. A my jesteśmy dopiero przy 1/3. Dobra, teraz żadnego blokowania. Musimy się pospieszyć. No. Karcza. No. No nie, no nie mogę. Ej, musimy to powtórzyć, bo to jest jakaś tragedia, co się w tym momencie dzieje. Wcześniej tak nie blokowaliśmy dziwnie, co jest? No sami przyznacie, że wcześniej się tak nie blokowaliśmy. Tu jeszcze widzę, że mamy takie statystyki jak ilość punktów, też, które musimy przejść. Nasza pozycja, na której jesteśmy. Kurde, i znowu nie przeszłem przez boosta. Pozycja, na której się znajdujemy, czyli 1 na 1, ponieważ jesteśmy sami i jesteśmy tak jakby pierwsi. No nie, znowu przez boosta nie przeszłem. Nie zdążymy, no nie ma opcji. Ale mi teraz słabo idzie. No, 20 sekund na przebiegnięcie 16 jeszcze punktów. No i wiecie co, trzeba po robocie, już nie zdążymy. Nie, można jakoś... Nie, nie można chyba zrezygnować z wyścigu. Trzeba będzie jeszcze raz spróbować chyba. No, ej, co się teraz stało? Ach, jeszcze raz. Dobra. Ostatnia próba i chyba kończymy odcinek, bo powoli zaczynamy się też nudzić. Tam jest Karposus. Dobra, tym razem musi się udać. Pełne skupienie, dobra. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, leć, 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 biegnij. Tu jest pierwszy boost. No, w miarę dobrze tym razem nam poszło. Cyks, no. Widzę, że są właśnie jakieś boosty jeszcze po bokach, z nich też pewnie można korzystać. Ja chyba jednak po prostu pójdę taką drogą, jaką mi zalecili i nie będę się nic blokował. No, biegnij, biegnij. Ten razem idzie dużo lepiej. Ach, teraz to leci, no. To mi się podoba. To ma się otrzemy jakiś tam kamyczek, czy coś, co się nie stanie, żebyśmy tylko w miejscu nie stali, to jest najgorsze. No, coś takiego właśnie, się odbijemy od skały i stajemy w miejscu, co mi się najbardziej mi podoba. Aj, mnie kurde, trafiła ta... ta dziwna roślina, która mnie schowała, szybko. Musimy skokami jakoś przyspieszyć w tym momencie. No, idź, idź, idź. Ach, dobra, jesteśmy, można powiedzieć, na zerze, jeśli chodzi o ilość punktów i czasu, ile na to zużyliśmy. No, biegnij, biegnij. Kurde, zaczęli mi ścinać cały czas. Dobra. Teraz idzie dużo lepiej w porównaniu z poprzednim biegiem. Cyk, kolejny boost. Tu już widzę, przed nami jest jeszcze kolejny. I cyk, to jest po prostu chyba jakiś silniejszy, mam wrażenie. Cyk. Ojdź, nie tak. Nie blokuj się w drzewach. Raz w dół. Cyk. Pewnie na innych biomach też są jakieś wyścigi, jeśli chodzi o zadania. Tylko pewnie jakimiś innymi stworzeniami. Może na przykład na tym, na śniegowym będzie na przykład jakimś megalocerosem czy czymś. No wróć się szybko, szybko, szybko. I w skale mi się zablokował. No kur... No to niestety wystąpił mi błąd. W grze Ark wyrzuciło mnie do menu głównego konsoli. Zapisało mi się niestety tylko moment, w którym skończyłem
pierwszy wyścig ten gamma. Teraz na cięciu sobie skończyłem jeszcze betę. Dostałem z niego dokładnie takie same przedmioty jak przy tym pierwszym. Tyle z tą różnicą, że tam chyba dostałem trochę więcej pieniędzy i zamiast jednego glowsticka dostałem dwa i dwie zupki. Do tego jeszcze jeden medic breath, więc mi się przyda do leczenia w razie czego. I to chyba byłoby wszystko, ale za to dostałem dużo więcej tych, jak to się nazywały, heksagonów. Zamiast dostać 2000, dostałem ich aż 5000, więc jest fajnie. Sobie jeszcze trochę krwi spuszczę. No, ukończone. Dobra. Jeszcze mógłbym ewentualnie spróbować betę, znaczy alfę zrobić, tylko nie wiem, czy jest sens, bo najprawdopodobniej nie dam rady tego ukończyć w tak krótkim czasie. W ogóle z ciekawości zobaczę, ile jeszcze daje nam ta mikstura lecznicza, tylko sobie najpierw trochę HP zużyję. Jestem ciekaw, czy możemy sobie dodać jako narzędzie podręczne. Fajnie by było, mógłbym sobie po prostu co jakiś czas krew spuszczać, na przykład przy okazji. Teraz, czyli mamy teraz dwa pistolety, dwa te napierśniki, w sumie założę sobie jeden. I hełm jeden też. O, tu widzę, jeden jest lepszy, a drugi gorszy, to sobie ten lepszy założymy. O nie, tylko nie owady. Żeby Bacherino za łatwo nie zaatakować, bo będziemy mieli przerąbane wtedy. Ani żeby się nie zbliżyć do tamtych raptorów, bo zauważyłem, że raptory na tym świecie są wyjątkowo silne. Ojejku, robactwo najgorsze. No trudno. Trzeba je wybić. A tym parazaurowi chyba będą musiał zwiększyć atak, albo sobie po prostu tego spinozaura oswoić, bo tym parazaurem to jest ciężko cokolwiek zrobić. No tego spinozaura muszę sobie kiedyś oswoić. Może w 6 odcinku, nie wiem, jakiś live zrobię. Coś tam porobię, nie wiem. W następnym odcinku, tak jak już mówiłem, będziemy oswajać chyba Bloodstalkera, o ile się to uda. Lecz będę musiał jednak bardzo dużo tej krwi nagromadzić, mam zaledwie 13 sztuk, z czego jedna się zaraz popsuje. A tam chyba na oswojenie jest potrzebne minimum chyba 200, czy ileś. Czy spróbujemy jeszcze zrobić alfę, ale alfę jestem pewien, że mi się nie uda. Tak tylko z czystej ludzkiej ciekawości sprawdzimy. No. Dobra, spróbujemy. Kreposkus level 600. Dobra. Jakie właśnie ma statystyki, tak z ciekawości sobie zerknę. Mogę? Ma 10 000 HP, 600% ataku i 17 000 staminy, czyli on jest przede wszystkim widzę pod wyścigi. Dobra, lecimy. Mamy 2,5 minuty, ej, to może się nawet udać, wiecie? A nie, to się nie uda. Wszystkim się w kamieniu zblokowałem. To trzeba taki w miarę na perfekcie trzeba chyba zrobić, wiecie? Ojojoj, ale się wywaliłem. Nie o to mi chodziło. Kurde, nie zrobimy tego. W tak krótkim czasie, oj, nie. Nie ma szans, nawet nie ma co próbować. Kurde, czyż mnie już jakieś stworzenia blokują. Dobra, spróbujmy, może się uda. Może spróbujmy na pierwszoosobowej kamerce, być może będzie łatwiej, kto wie. Nie, może trochę łatwiej, nie wiem. Nie, chyba nie. O Jezus, ale jest strasznie mało skrętny ten karposkus. Oj, nie uda się. Zużyliśmy już minutę na zrobienie 10 punktów, a kurde, no czemu tam się ten karposkus strasznie blokuje tutaj w tych skałach? To najgorsze, że on właśnie musi taki duży zakręt wziąć, żeby ten kamień ominąć. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale zrobiłem właśnie na tym cięciu, gdzie mi konsolę ścięło, zrobiłem sobie... Kurde, ale tnie właśnie. Zrobiłem sobie defragmentację dysku, żeby mi trochę lepiej gra chodziła, ale... I tak widzę, że nie jest jakoś lepiej specjalnie. No nie, rąbane drzewo. Cały czas się na to samo drzewo wywalam. Ale tnie. Przytywanie terenu teoretycznie... faktycznie może troszeczkę ścinać grę, no ale chyba aż tak. Nie zrobimy tego, nie ma szans. Kurde, czemu się ten karposus tak strasznie blokuje w tych takich małych skałkach nawet? Nie, chyba nie ma szans. Ten betem udało mi się zrobić w 3 minuty, ale w 2,5 teraz jakoś mi idzie ta alfa, niestety. Najgorsze jest jeszcze to, że mi tak strasznie gretnie i często po prostu, no i widzicie... Ach...
strasznie słabo skrętny jest ten Karposkus. 30 sekund na zrobienie 10 checkpointów. To jest niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe absolutnie. Tu już jest praktycznie ostatnia prosta, już jest niedaleko do mety. To są też dosyć... jest dużo tych checkpointów, nie ma dużych odległości między nimi, ale... Chociaż... 3 zostały, czekajcie, 15 sekund. Ej, dawaj, dajemy, robimy to. Uda się. Ej, jeszcze tylko meta, to już koniec. Udało się. Jest, 5 sekund przed czasem zrobiliśmy. Chyba tak? Udało się? O, Spino, cześć. Udało się, zrobiliśmy to. No, i te same przedmioty znowu dostałem. Chyba tak? Tak, znowu to samo dostałem. Dokładnie to samo, tylko pistoletu tym razem nie dostałem, nie wiem dlaczego. Naprawdę, trochę słaby ten loot, ale mam przynajmniej... Nie, ten kask jest trochę słabszy od tego naszego. Dobra, właściwie ile dostaliśmy heksagonów, bo na nich mi najbardziej zależy. 10 tysięcy dostaliśmy! Nawet spoko! Mógłbym sobie po tym tutaj trochę pofarmić, to sobie trochę tych heksagonów faktycznie nazbieram. No ale co, to chyba już byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Troszeczkę sobie zrobiliśmy zadań, no w sumie to jedno powtarzaliśmy kilkukrotnie na kilku poziomach trudności. To poprzednie o tych raptorach jeszcze kiedyś postaram się zrobić, ale musiałbym sobie faktycznie jakieś silniejsze stworzenie oswoić, na przykład tego właśnie Spinozaura. W którym właściwie mam poziom? Gdzie on jest? Tam jest. 95. Potrzebowałbym bardzo dużo strzał z narkotykiem. Ale co, chyba już będziemy na dzisiaj kończyć. Tak jak już mówiłem, zrobiliśmy sobie parę zadań. No i w sumie to tak naprawdę głównie odcinek opierał się na robieniu zadań i tym oto właśnie kryopodzie, dzięki któremu możemy transportować stworzenia. Mogę już chyba tak jak zwykle powiedzieć już tylko elo elo. No, elo elo.